Karolina Dobrowolska, witam Państwa o poranku. Przyglądamy się temperaturze na mapie i trzeba przyznać, że na całym wschodzie Polski jest mroźno. W Białymstoku i Terespolu aż minus 5 stopni, ale w Suwałki to minus 3, minus 3 podobnie w Krakowie, minus 2 w Rzeszowie i w Warszawie, minus 1 stopień we Wrocławiu. Zresztą na wschodzie Polski też niewykluczone przygrutowe przymrozki. To fakt, że teraz jest taki najchłodniejszy moment o poranku, ale to też dobry moment na to, żeby zwrócić Państwu uwagę na to, że warunki na drogach na pewno się zmieniły. Jest ślisko, mgły w wielu miejscach ograniczają nam widzialność. To warto, żeby jednak zjąć trochę nogę z gazu. To był bardzo trudny weekend na polskich drogach. Chociażby w sobotę doszło do blisko 100 wypadków. To naprawdę bardzo wysoka ilość. Więc jeszcze raz ostrzegam, bardzo trudne warunki na drogach, zwłaszcza na wschodzie kraju. Na zachodzie zaś nieco przyjemniej. W całej Polsce jest niebo bardzo pogodne. Najcieplej na Helu, tutaj 6 stopni. A jak będzie w ciągu dnia? Też nie zabraknie słońca. Podobnie jak wczoraj będziemy się cieszyć dużą ilością pogodnych chwil. Właściwie bezchmurne niebo. Jeżeli gdzieniegdzie jakieś obłoczki się pojawią, to tylko na Podkarpaciu i Suwalszczyźnie, tutaj 9 stopni. Najcieplej zaś na zachodzie kraju, do 13 stopni we Wrocławiu i choćby 12 w Poznaniu, gdzie też nie zabraknie słońca. Zresztą dzisiaj będziemy mogli sprawdzić, jaki tam jest poranek. Polecam Państwu serdecznie. Do zobaczenia.